Ja chciałem się podzielić tym, co dla mnie Jezus zrobił w życiu. Będzie mi trochę trudno mówić, bo już mi jest trudno. Bo zawsze może od tego, że Pan Bóg mnie dotknął już w wieku 13-15 lat, kiedy już kradłem, piłem, paliłem. Czytałem wtedy Ewangelię Mateusza i objawienie Jana. No i po raz pierwszy trafiłem do sądu dla nieletnich. Wtedy dostałem bardzo duże lanie od ojca pewnie. Tak było raczej. I sąd odstąpił od ukarania mnie i po jakimś czasie Bóg mnie dotknął tak wielką miłością, że ja przestałem pić, palić, robić to, co złe, ale trwało to niedługo. Trwało to kilka miesięcy i później znów wróciłem do świata i znów zacząłem zrobić to samo, co robiłem wcześniej, tylko że z dużo większą siłą. No i był czas, kiedy poszedłem do szkoły zawodowej, trafiłem do subkultury punków. Szukałem po prostu jakiegoś ukojenia w życiu, bo ja nie miałem w ogóle nikogo. Mi ojciec bił. Ja miałem z ojcem bardzo złe relacje. Ja go po prostu nienawidziłem. Jak umierał, to ja już byłem tak wyzuty z uczuć całkowicie, że ja nawet nie zapukałem na jego pogrzebie. Mama raczej była taka poważliwa w stosunku do mnie, ale znaczy w moim życiu panowało coś takiego, że rodzice moi jeździli w delegacji często, a ja byłem sam. No i przez ojca zacząłem się bardzo jąkać i szukałem gdzieś tam sobie właśnie w pankach takiego ukojenia. Tam poznałem moją żonę Kasię. Już dobrze piłem, paliłem, kradłem, brałem narkotyki wtedy. Byłem coraz bardziej zniewolony. No i w 96 roku skończyłem technikum. Już też piłem strasznie. Przez alkohol wylądowałem w szpitalu. Na wrzodzenie żołądka, wycięli mi 3/4 żołądka, no ale to nic mi nie pomogło, nic sobie z tego nie robiłem, piłem dalej. W 98 roku wziąłem ślub z moją żoną Kasią, ona wtedy była hipiską, gdzie ją poznałem na koncercie punkowym. No i wtedy poczułem tą pozorną wolność, że ja już jestem wolny, ja mogę robić co chcę, jestem uwolniony od rodziców, od wszystkich nakazów, zakazów i wtedy szatan mnie tak dopadł, że ja już nie miałem żadnych oporów. Nikt nade mną nie miał władzy. Moja żona nie miała nade mną władzy. Nikt. Ja poszedłem w alkohol całkowicie. Narkotyki, amfetamina, haszysz, marihuana. Piłem przez 12 lat bez przerwy. Moje ciągi dochodziły do pół roku. Ja wstawałem rano, budziłem się, brałem szklankę, piłem, kładłem się spać, znów wstawałem, piłem. Trzeźwiałem, wstawałem, piłem i takie było moje życie na okrągło. Ja wyniosłem z domu wszystko, co było wartościowe. Moja żona wpadła w depresję, do tej pory się leczy. Zniszczyłem jej życie, zniszczyłem życie teściom. Był taki czas, kiedy wróciłem pijany. Żona moja czekała na mnie w domu. Oczywiście zdrętwiała ze strachu. Ja wziąłem wtedy Biblię i podarłem Biblię. Powiedziałem, że dość tego wszystkiego. Ja mam wszystko gdzieś. I wziąłem Biblię, podarłem. Wróciłem, miałem czy to kosza, czy gdzieś pod regał. I w 98 roku powiedziałem, że odchodzę od żony. Wcześniej jeszcze byłem na czterech detoksach. 3 razy byłem na odwyku. Nic mi to nie pomagało. Ja wychodziłem, piłem i w końcu mówię, nie, ja już mam tego dość. Chciałem przestać pić, ale nie mogłem. Mówi, idę się zabić. Poszedłem pod pociąg, stałem, ale mówię, jak ja tam skoczę pod te koła i trafię, to mi się stanie. I zrezygnowałem z tego. Później poszedłem do mamy, do domu, ona mieszka na 10 piętrze. Chciałem skoczyć z balkonu, bo już nie miałem siły. Ja po prostu tak piłem, że ja spałem na klatce. Już nie miałem siły dojść do własnego domu. Do własnego domu miałem 2 metry i padałem na schodach. Wysprzedałem wszystko. Rozbiłem samochód. Żonę moją wykończyłem. Wyprowadziłem się od żony, poszedłem mieszkać do matki. Matka przeżyła ze mną horror. Okradałem matkę, okradałem brata, siostrę, wszystkich po kolei. Nie patrzyłem na nikogo, ja byłem wyzuty z uczuć. Jeszcze byłem na takim osiedlu, mieszkałem, gdzie było osiedle kryminogenne. Wplątywałem się w różne kradzieże, kradłem naokoło, oszukiwałem. Można powiedzieć, że ja byłem zawodowym kłamcą. Ja mogłem wszystko w jednym momencie wymyślić tak, żeby było na moje. Tak mi opętał szatan. No i kiedy się prowadziłem od mamy, znaczy do mamy, wyniosłem oczywiście pół mieszkania. Matka już była na wykończeniu. Nikt mnie nienawidził, siostra mnie nienawidziła, brat, nikt. No i zacząłem pić jeszcze bardziej. Spotkałem kumpli, z którymi kiedyś kradłem. No i zabrakło mi na alkohol, to mówię do nich,
chodźcie, coś wykombinujemy. No i zaczęliśmy wyłudzać pieniądze z banków. No i tu się zaczęła moja droga nawrócenia, bo oczywiście prokurator powiedział mi, że jeżeli nie spłacę długów, które wyciągnąłem z banków, no to pójdę siedzieć. Ja oczywiście sobie nic z tego nie robiłem i pojechałem do pracy do Warszawy na budowę. To było już 2 lata po wyroku. Jechaliśmy do Legionowa do pracy i mijał nas policyjny samochód. Jechał sam policjant, który zjeżdżał już do bazy, bo już mu się kończyła zmiana. I nagle zawrócił i zatrzymał nas. No i dokumenty poprosił. Ja już nie pojechałem dalej, bo ja byłem poszukiwany przez policję. Tam ci pojechali. No i do Białęki, do Warszawy, na oddział karny. No i ja mówię, koniec ze mną jest. Ja już byłem tak zdruzgotany, tak się bałem panicznie więzienia i tych ludzi, którzy tam są, że ja byłem zdrętwiały. I znalazłem tam gedeonitkę małą, niebieską, i zacząłem ją czytać. Ale tamci ludzie mnie tak dręczyli, tak mi szykanowali, tak mi dali żyć. Ja sprzątałem ubikację za nich, wszystko robiłem, co oni tylko chcieli. I powiedziałem, Panie Jezu, ratuj mnie, bo ja już nie mogę wytrzymać. Ratuj mnie, Boże. I to jest jedyna moja szansa. Ja nic nie powiem, nic nie zrobię, ale Ty mi pomóż. I wziąłem tą gedeonitkę, zacząłem czytać. Oni mnie cały czas szykanowali tam, doświadczali psychicznie. W końcu pojechałem do Kielc i tam też czytałem. Co dzień miałem strach. Bałem się wyjść zadzwonić, bałem się wyjść na łaźni, bałem się wyjść na korytarz. Ten strach, on mnie zamordować chciał tam w więzieniu. Później pojechałem do Tarnowa. Tam mnie wsadzili do człowieka, który zabił swoją siostrę. Nieumyślnie. Pobił mnie kilka razy, szykanował psychicznie, inni ludzie też. Ale Bóg mi kazał w jakiś sposób, ja tego nie czułem, ale teraz wiem, że Bóg mi kazał wybaczać wszystko. Upokorzył mnie tak przed tymi ludźmi, że ja musiałem wybaczyć. I coraz lepiej szedłem, coraz lepiej. W końcu Bóg wzbudził we mnie chęć posiadania Biblii. I poszedłem na oddział półotwarty. I tam zobaczyłem, że gedonici przyjeżdżają do więzienia. Mówię, muszę iść. Ale była taka walka we mnie. Iść, nie iść. No sam nie pójdę. I prosiłem innych, żeby ze mną szli. Oni nie chcieli. No ale Bóg wiedział, że ja tam muszę iść. No i w końcu poszedłem. Obejrzałem film Cud Nadziei. Proponuję każdemu ten film. To jest cudowny film o więzieniu w Luizjanie, gdzie się nawracają wielokrotni mordercy. Tam Jezus działa pełną siłą. Tam Duch Święty jest. Tam ludzie, którzy zabijali swoich rodziców, swoje siostry i braci, przychodzą do Jezusa i On mi wybacza. Ja poszedłem na to spotkanie, wziąłem sobie Biblię i zacząłem ją czytać. Ale ja nic nie rozumiałem z tej Biblii. Czytałem, jakbym czytał po angielsku. No i pewnego dnia mój kolega poszedł na nabożeństwo, na mszę katolicką i wziął gościa niedzielnego. W tym gościu niedzielnym, wziąłem sobie go, zacząłem oglądać i w tym gościu niedzielnym zobaczyłem, że jest napisane, że odnaleźli zabytkowy kościół w Laodycei. I wtedy mi się uświadomiło, że przecież ja o tym czytałem w Biblii, jak byłem mały, w objawieniu Jana. I otworzyłem tą Biblię i szukałem tego kościoła w Laodycei, tego listu. Patrzę, jest. I wtedy mi się otworzyły oczy. Ja wziąłem tą Biblię do ręki, stanąłem przed kratami w oknie i zacząłem Bogu śpiewać psalmy i mi łzy tak leciały jak grochy. Ja nie wiem, ile tam stałem przy tym oknie. 3 godziny, może 5 godzin. I w sercu moim miłowałem Boga. Ja bandyta, ja złodziej, ja przestępca. Wtedy ja się nie wiedziałem w ogóle, co się ze mną dzieje. Stałem z tą Biblią i był taki moment, kiedy ja trzymałem tą Biblię w ręku i Bóg moją ręką kierował kartki, co miałem czytać. Ja byłem cały zarośnięty, tutaj miałem kurzajki wszędzie, na rękach, na twarzy. I w momencie ja tego nie miałem. Ja nie wiem, jak się stało do tej pory. To była sekunda. I w momencie Bóg mi zjął ze mnie picie, palenie, narkotyki, pornografię, wszystko, co było we mnie. Wyszedłem z więzienia czysty. Powiem wam teraz jedną rzecz straszną, która mi się wydarzyła w więzieniu. Kiedy się goliłem, pamiętam do tej pory, szatan przyszedł do mnie. Oczywiście nie widziałem go, tylko czułem. I wkładał bluźniercze słowa na moje usta. Ja je przyjąłem. Niestety ja je przyjąłem. I powiem wam, że Bóg mi zabrał swojego ducha. Ja się położyłem na łóżku i powiedziałem, Panie Boże, ja już nie mam sensu żyć, bo już nie mam nikogo. Mówię wam, że położyłem się i mówię sobie tak, ja jutro rano wstaję, bo pracowałem w więzieniu na wolności i idę pod tira się rzucam, bo moje życie już nie ma sensu, bo nie ma Boga w nim, nie ma nikogo. Ja miałem ciało zdrowe, ale nie było w tym ducha. Byłem martwy i chciałem umrzeć, ale ja nie mogłem. To był ból nie do zniesienia. Mi się wydawało, że jestem w piekle. Ja się chciałem schować, żeby mnie nikt nie widział. To był ból, którego się nie da porównać do niczego.
I w końcu mówię, Panie Boże, ratuj mnie, bo jest ze mną koniec. I Bóg mi oddał ducha, stanąłem znowu w klatach, zacząłem znowu śpiewać. Było tak kiedyś, że przyszedł do mnie baptysta pewien i po spotkaniu z nim przyszedłem sobie do celi i stałem w klatach w oknie i modliłem się i przyszedł do mnie Pan Jezus. I wtedy, jak On do mnie przyszedł, tak bardzo chciałem iść na przepustkę do domu. Tak bardzo się chciałem zobaczyć z moją siostrą, z braćmi, z mamą. Jezus jakby z tyłu stanął za mną i powiedział, chodź za mną. To było dla mnie tak realne, tak realistyczne. Ja wtedy zrozumiałem, jak powiedział Jezus do swoich uczniów, zostawcie sieci i chodźcie za mną. Oni bez zdania racji poszli za Nim od razu. Ja wiedziałem, co znaczy. I nie zależało mi już na siostrze, na nikim, na przepustce. Tylko Jezus Chrystus. On był moim życiem. Z dnia wyszedłem 28 lutego. Poszedłem do baptystów, wziąłem chrzest wodny. Służę w więzieniu z moim bratem Stasiem. I dzięki Panu Bogu żyję. Wiem jedno, że gdybym wyszedł bez Jezusa Chrystusa z więzienia, ja bym umarł. Ja już piłem denaturat, ja piłem perfumy. Ja już nie miałem siły. Ja chciałem zabić swoje życie, bo nie mogłem sobie z nim poradzić. Nikt sobie nie poradzi z życiem. Nikt nie wygra z szatanem, dopóki Jezus z nim nie wygra. My jesteśmy za słabi. Nie mamy siły z nim walczyć. Tylko Jezus Chrystus, który ocalił moją duszę od śmierci. On jest moim Panem, moim Królem i moim Bogiem. I życzę każdemu z was, póki jest czas, bo znam człowieka, który przychodził do nas do domu, bezdomny, i my mu głosili Ewangelię. Mówiliśmy mu o Bogu. I ja i moja siostra. I on nie przyjął tego. Mówi, że jesteśmy świadkami, że jesteśmy sektą. I pewnego dnia słyszę, że on nie żyje. Nie wiadomo, czy zawołał do Chrystusa, czy nie. Także lepiej, póki jest czas, powiedzieć, Panie Jezu, pomóż mi, bo bez Ciebie nie dam rady. I co najpiękniejszego, jak byłem na przepustce z więzienia, ja wziąłem tą małą gedeonitkę, dałem mojemu siostrzeńcowi Mateuszowi i mówię do niego, słuchaj, tu jest coś dla Ciebie. On mówi, że on do wojska jedzie, bo tam dają mieszkanie. Mówię, nie rób tego nigdy. Masz tu gedeonitkę i czytaj. I słuchajcie, on się nawrócił. Później dał mojej siostrze, czyli jego mamie, i mówi, czytaj. A ona mówi, nie, bo tam są bzdury, ja tego nie będę czytała. Za 7 dni, 7 stycznia, ona do mnie pisze, już teraz wiem, że to, co się dzieje dookoła, to jest kłamstwo. Oddałam życie Bogu. To jest obłuda, kłamstwo i oszustwo szatana. W knajpach, wszędzie, w knajpach, w każdym domu on zbiera twoje żniwo, bo wszyscy są przez niego zniewoleni. Później nawrócił się mój brat. Mamy mały kościół w domu, gdzie mieszkamy razem. Na 41 metrach mieszkamy w 6 osób. I wiecie co? Jest pięknie. Nie ma kłótni, żyjemy w zgodzie. Gdybyśmy żyli bez Jezusa wtedy, na takim samym metrażu, z tyloma osobami, to by tam była masakra. Ale Jezus Chrystus jest w naszych sercach, w naszym życiu i chwała mojemu Jezusowi za to, że wyzwolił mnie, że wyzwolił moich braci i siostry z zagłady. Kocham mojego Jezusa, bo bez Niego życie moje padłoby. I życzę wam wszystkim, którzy jeszcze tego nie zrobiliście, przyjmijcie Jezusa Chrystusa do waszego serca, a On zrobi porządek z tym, który was zniewolił i zniewala. Chwała mojemu Jezusowi na wieki. Amen.